Mam krótkie takie przesłanie, które tkwi we mnie od piątku rano. Kiedy tylko przebudziłam się, otworzyłam oczy, jeszcze nigdy tak wyraźnie nie usłyszałam: wszystko nowym czynię. Kiedy ja przychodzę, wszystko nowym czynię. I chociaż jest to dla mnie proste i zrozumiałe, jest to podstawa, bo ja wiem, kiedy do mnie przyszedł Bóg i kiedy wszystko zaczął we mnie zmieniać, ja w to uwierzyłam jak wariantka i idę za tym i do Ciebie dziś mówię, Kościele, kiedy do Ciebie przychodzi Bóg, naprawdę do Twojego serca, kiedy Go wyznajesz swoim Panem, wszystko nowym czyni. To Ty musisz dać zgodę na to, że ten potężny Bóg, który w Tobie zamieszkał, który jest jedyną prawdą, On przychodzi i wszystko czyni nowym. Twoją duszę, Ty musisz ją poddać Bogu, Ty musisz poddać swój umysł, to Ty musisz chcieć, bo jak się zatwardzisz w Twoim sercu, w Twojej duszy, to On nie będzie mógł czynić nic, bo to Ty decydujesz. Ja proszę Cię dziś, każdy, kto biegniesz, kiedy biegniesz i nie masz czasu na to, możesz nie słyszeć tego wewnętrznego głosu, który do Ciebie mówi. On mówi cicho, w biegu świat biegnie, kiedy Ty biegniesz, biegniesz za wiatrem, możesz przeoczyć, kiedy ten Święty Duch, który w Tobie jest, mówi do Ciebie i możesz dobiegnąć gdzieś, okaże się, że to nie to miejsce. Wróć dziś, jeśli jesteś zmęczony, jeśli nie wiesz, co jest dla Ciebie celem, który jest w Tobie złożony, zatrzymaj się, spójrz, twarzą w twarz i zaufaj temu, który jest w Tobie. On wszystko czyni nowym. Ufam Tobie. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Tobie, że ja uwierzyłam tak bardzo i kocham Cię tak bardzo, że boję się nawet pomyśleć inaczej, jak można żyć bez Ciebie, jak można iść bez Twojego głosu, bo to jest niemożliwe. Kiedy Twoja dusza nie zostanie zmieniona i poddana temu Najwyższemu Bogu we wnętrzu Twego, którym zamieszkał, nic nie zmienisz. Będziesz dalej szła po omacku, będziesz szła i goniła wiatr. Zaufaj Bogu, poddaj Mu swoją duszę, swój umysł i zaufaj, że On tak powiedział i tylko On wszystko czyni nowym, wtedy, kiedy Ty na to pozwolisz. Tobie chwała Najwyższy. Amen.